czy moje słowa okażą się prorocze, bo tak jak mówiłem, im niżej serium RTX 4000, tym gorzej dla konsumenta i Nvidia, szczególnie po tym całym zamieszaniu z RTX-em 4080. Zapraszam po szczegóły i premierowy materiał RTX-a 4070. RTX 4070 korzysta podobnie jak RTX 4070 Ti z układu AD104, tyle że w wersji 250, a nie 400. Karta dysponuje liczbą 5888 jednostek CUDA, 184 TMU i 64 ROPami. W porównaniu z mocniejszym GeForce'em serii 4000 wyraźnemu spowolnieniu uległ zegar układu graficznego. Szyna pamięci pozostała identyczna. To 192-bitowe rozwiązanie z 12-gigabajtową pamięcią GDDR6X, TDP jedyne 200W. Cena za najtańsze wersje RTX RTX 4070 powinna kształtować się na poziomie 3200 zł. Jestem szczęśliwcem, ponieważ do testów otrzymałem dwa modele 4070. Z pewnością pierwszego z nich większość z Was nie zobaczy na własne oczy. Jest to Founders Edition, którego nie mieliśmy dla Ti-ki, a mamy dla zwykłej 70. Zwarta konstrukcja o niedużych gabarytach, licząca 25 cm długości, zajmująca w obudowie nieco ponad dwa sloty z dwoma przeciwstawnymi wentylatorami. Tak prezentuje się Founders dla 4070. Z drugiej strony Inno 3D X2, który powinien trzymać się tej wyznaczonej ceny przez Nvidia, czyli 3199 zł. Również zwarta konstrukcja z trzyczęściowym odpromiennikiem ciepła, z dwoma wentylatorami, z backplate'em. Natomiast no, z pewnością, jeśli chodzi o PCB, jest to budżetowe wykonanie, możecie to zobaczyć, 50-amperowe MOSFETy, sekcje zasilania 7+3, brak możliwości zmiany power limitu, tak to się prezentuje w skrócie pod kątem korzystania z X2, ale o tej karcie jeszcze sobie wspomnimy nieco później. Kolejny raz jesteśmy świadkami nierównych osiągów RTX-a serii 4000. 70, podobnie jak Ti-ka, spisuje się bez zarzutu pod 1080p, dość wyraźnie pokonując RTX-a 3080. Jednak im dalej w las, tym gorzej dla nowej karty Nvidia. W 1440p wynik jest bliski remisowego, a w 4K dochodzi do sensacyjnej porażki. Czy aby na pewno sensacyjnej? O bolączkach 192-bitowej szyny pamięci wiemy nie od dziś. Nvidia najwyraźniej wychodzi z założenia, że lepiej jest ograniczyć swój produkt do konkretnego typu odbiorcy, niż uszczęśliwiać wszystkich po trochu. Na bazie tych wyników nie można z całą stanowczością powiedzieć: tak, RTX 4070 to karta reprezentująca poziom 10-gigabajtowej wersji RTX 3080. Z tym absolutnie nie mogę się zgodzić, bowiem niekiedy dysproporcje pomiędzy tymi kartami sięgają 10%. Lepiej to wygląda, kiedy zestawimy nowego GeForce'a z jego starszymi odpowiednikami, przynajmniej biorąc pod uwagę stosowaną nomenklaturę. RTX 4070 pokonuje Ti-kę o średnio 20%, a zwykłą 70-kę o 25%. Wszystkie karty po trochu tracą w 2160p. Nowy GeForce przez wzgląd na szynę, a stare przez ograniczoną pamięć do zaledwie 8 GB. Natomiast w tym całym natłoku propozycji zielonych nie można zapominać o naszym rodzynku, Radeonowym, RX-ie 6950 XT, który przecież dziś kosztuje tyle samo lub tylko ciut więcej od debiutującego RTX-a 4070. Radeon jest tą kartą, która w 2160p niszczy RTX-a 4070. Jego przewaga osiąga poziom 20%. W niższych rozdzielczościach wcale nie wygląda to lepiej dla zielonych. We'll be right back.
Będę z wami całkowicie szczery. Granie z RT wchodzi w rachubę z tą kartą, również pod 1440p, o ile z czasem 12-gigabajtowa pamięć nie zacznie stawać się ograniczeniem. Już teraz alokacja danych w pamięci jest bardzo wysoka, a co dopiero w przyszłości. Pamiętajcie jednak, że aby myśleć o przyzwoitej płynności w takich warunkach, będziecie zmuszeni do korzystania z DLSS i Frame Generator. Ada Lovelace to przykład świetnie skrojonej architektury pod kątem performance per watt. Mówimy o modelu z 200-watowym TGP, który osiągami wyprzedza RTX 3070 Ti, pobierając od niego 85 watów mniej. No, przyznaję, jak na gabaryty tych kart, ich systemy chłodzenia spisały się bez zarzutu. FE to 65 stopni na układzie graficznym, 67 po wykonaniu OC. Hotspot był gorętszy, ponieważ dobiło do 80 stopni Celsjusza przy skali obrotu w wysokości 1600. Inno 3D X2 pracuje niemalże identycznie, zarówno na stoku, jak i po C, z racji tego, że nie możemy zmienić power limitu, na FE jest to możliwe w zakresie 10%. I w związku z tym też ten pobór energii jest nieco wyższy. Natomiast jeśli mówimy o systemie chłodzenia, mamy 66 stopni na układzie graficznym, 80 stopni na hotspocie i 64 na pamięciach. To wszystko przy 1620 obrotach na minutę systemu chłodzenia tej karty graficznej. Z perspektywy NVIDIA sytuacja jest prosta. Otrzymujecie znacznie szybszą kartę od RTX 3070 Ti, która dotychczas była sprzedawana właśnie w pieniądzach RTX 4070, ba, debiutowała przy podobnym MSRP. Również 4070 jest bardziej zaawansowana technologicznie, możecie skorzystać z kodeka AV1, z Frame Generator, czyli z DLSS tak naprawdę wersji 3 i tym samym osiągnąć znacznie lepsze wyniki niż 3070. Wszystko działa, wszystko jest piękne i tak naprawdę nikt nie powinien na to narzekać, czyż nie? Fakty są jednak takie, że w 2020 roku debiutował RTX 3080, który jak wiecie w niektórych momentach jest znacznie szybszy od 4070. Tak się składa, że ta 3080 przez krótki czas, bardzo krótki nawet, była dostępna w kwocie 3300 zł, maksymalnie 3500 za powiedzmy nieco lepsze modele, które pojawiły się szybciej na rynku i nie były tak chodliwym towarem jak powiedzmy te najtańsze. Wiadomo, co się potem stało, boom kryptowalutowy, karty podrożały do niebotycznych rozmiarów, ale nie o to chodzi. Fakty są takie, że MSRP 3080 wynosiło niecałe 3300 zł. Dzisiaj, po 3 latach, debiutuje, niecałych oczywiście, 4070 w cenie 3200-3100 zł. Pewnie te najlepsze modele będą kosztowały pod 4000 zł, ale o nich lepiej dzisiaj nie wspominać. I pytanie, jakie sobie dziś należy zadać, jest następujące. Czy jest to faktyczny rozwój technologii? Czy Frame Generator pod osłoną DLSS 3 i całej otoczki DLSS jest w stanie zasypać tą wyrwę, albo inaczej, jest tym rozwojem technologicznym, jest tym, czego wszyscy byśmy od NVIDIA oczekiwali. Moim zdaniem nie, bo nie tyczy się on wszystkich graczy, nie tyczy się każdej gry, nie tyczy się, nawet powiedziałbym więcej, każdych ustawień graficznych, bo jeżeli te ustawienia graficzne pozwalają nam na grę w 4K przy 30 klatkach, to Frame Generator nie będzie tym najlepszym pomysłem, by poprawić płynność rozgrywki. Dla mnie jako odbiorcy istotne jest to, ile otrzymujemy we wszystkich warunkach. Ile tak naprawdę tych FPS-ów będzie w grze A, B, C, D. A nie, że ja na dzisiaj muszę patrzeć, ok, mam listę 20 tytułów z DLSS 3 i wiem, że jak te tytuły odpalę, to będę miał ekstra wydajność względem 3080. Jest też inne pytanie. Kto tak naprawdę będzie zainteresowany wymianą starej karty graficznej na 4070 za 3000 zł? Posiadacze 3060? Powątpiewam w to.
być może wszyscy ci, którzy siedzieli na 2060. Ale znowu pojawia się sporo znaków zapytania odnoszących się do opłacalności, do tego, jaką wydajność ma ta karta za takie pieniądze. Więc nie jestem jakby takim wielkim entuzjastą, by innymi technikami czy technologiami, bo techniki tutaj chyba są dobrym słowem, zasypywać tą wyrwę i mówić, że słuchajcie, ta karta jest wydajniejsza o 50% od poprzedniej generacji, ale tylko pod warunkiem, czy może inaczej, ale pod warunkiem, z takim dopiskiem, że włączycie frame generator, że włączycie DLSS. Tak to nie powinno działać moim zdaniem. Jest jeszcze inna sprawa. Chyba po raz pierwszy w historii mamy sytuację, w której debiutuje GeForce w cenie Radeona, który oferuje dużo lepsze osiągi. Oczywiście możemy się spierać co do wykorzystania DLSS, znowu się powtórzę, co do działania RT na Radeonie, natomiast nie ulega wątpliwości, że we wszystkich rozwiązaniach, niezależnie od stosowania tych technik, otrzymamy dużo lepsze osiągi na Radeonie niż na GeForce, a niekiedy ta przewaga sięga 20%. Jest to karta równiejsza, dysponująca większym zasobem pamięci, co w przeszłości już nieraz udowodniło swoją wartość i pewnie w przyszłości będzie miało jeszcze większy wpływ na gry komputerowe. I w związku z tym pytam się, czy to faktycznie jest aż tak super oferta, biorąc pod uwagę dostępność Radeona w tak dobrych pieniądzach. I myślę, że sporo osób powie, że zakup Radeona jeszcze miesiąc temu, czy właśnie teraz, no jednak był dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę to, co oferuje GeForce RTX 4070. Ale z pewnością wiecie, jak to się skończy. RTX 4070, mimo tych wszystkich bolączek, będzie łakomym kąskiem na rynku. Bo to nie kupię Radeona. On jest słabszy w programach graficznych. Wiele z tych programów graficznych go nie wspiera. Nie ma wsparcia dla AV1. Jego pobór energii jest wystrzelony w kosmos, niektóre gry działają gorzej i tak dalej, nie ma jeszcze frame generator, tutaj przyznaję, że RTX 4070 z włączonym frame generatorem oczywiście w odpowiednich warunkach znacznie wyprzedza RX 6950 XT i niejako ta karta zasypuje nam wyrwę pomiędzy RTX-em 3060 Ti a właśnie RTX-ami 4070 Ti. No bo nie brałem pod uwagę 3070, 3070 Ti w ostatnim czasie, bo wiedziałem, że pojawi się za te karty dużo lepsza propozycja. Jak się okazuje, wcale nie dużo lepsza, ale jednak lepsza, wydajniejsza o 20-25%. W końcu można powiedzieć, że po tych kilkunastu miesiącach, niekiedy i latach, otrzymujemy, no nie kilkunastu, ale kilku latach otrzymujemy wydajniejszy model w tym segmencie. Osoby, które nie będą w stanie dopłacić ponad 1000 zł do RTX 4070 Ti, wybiorą 4070. Wybiorą te osoby, tę kartę, które po prostu nie są w stanie dopłacić i których zadowalają osiągi tego modelu. I to tyle w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że pewne kwestie zostały tutaj wyjaśnione. Chciałem niejako zebrać cały przekrój sytuacji na rynku kart graficznych, włączając w to droższe, jak i tańsze modele, by pokazać wam dwie strony medalu, czyli tą gorszą dla 4070 odnoszącą się do sytuacji sprzed boomu kryptowalutowego, a także tą obecną, gdzie po prostu ta karta za 3000 zł będzie ciekawym wyborem, bo nic innego ciekawszego nie ma. I miejmy nadzieję, że Radeon, czy może całe AMD w odpowiedni sposób na to odpowiedzą. Do zobaczenia, mówi Lipton i pa pa!